siedem czy ile, bo to jeszcze trzeba poskarmiać, cholera wie co. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Dwie niepotrzebne. Dwie ramki trzeba wyrzucić. Z tamtej strony już nie ma co zaczynać, bo tam to jest dobre ramki dane. Bo jak kładę macę jedno, to już dobre ramki idę. Wesia. Cholerę. Mocno. No, zakitowali i koniec, niż przysykowali się do zimy. Oj, no spękle człowie. Trzeba by było coś całkiem innego. O, poszło. Tam przylepione. Pracują, chodzisz swoje, też mają. No, tu zakitowane. O, tutaj niebosyka powiaźli do przodu nogami. To wszystko, panie, ma swoje zasady. No. I to ramka dobra na zimę. No ale za dużo nie może też być tych ramków. Tutaj nie wiadomo, bo za tu jest cerpie. Ja cerpnie można to zabrać. Zobaczę do góry u mnie. O, cerfia idzie. A co oni tu pierdzieliwe patrzę jeszcze. Jakieś miseczki robili. O, jeszcze cerfia od cholery. Tak. Nic tu nie zrobię. Musi tak być. Ale to jadą mi pierdziele. Będzie trochę mniej. No głupia ta ule to jest, by to wziął tego. Taką szlifierką, niech panie by tyła wyszlifował na równiutko ścianki, a to powyginane deski niektóre. To taka robota. Polecia. Tam jeszcze jadę, trzeba by zobaczyć, bo tam jest duża ramka. Młotka nie wziął. Ale jest 8, cholera. Za dużo. 4, 8. No nic się zobaczy później. Później się zobaczy i się wyrzuci. Jak to wszystko jest tyle. Tyle dziurki wiercone na drot i nic nie warci. Szydełkiem malutka dziureczka. O, to, to ramka pani. Tako powinno być na zimę. Oni sobie od spodu siedzą i od, do góry idą sobie tak stopniowo i jedzonko. No niech ona tu na razie stoi.
Czas, ja tu już nie będę. Zobaczę, ile tam będzie tego. Tamte już te trzony.